i jeszcze to, no nie? Dobra, Wadzio, teraz wiesz co? Jak ci się chce, to może być twoja rola. Wiesz co musisz zrobić, nie? Wiem. Pomożesz mi to zanieść tam. Super, no nie musisz wszystkiego od razu. Dobra, tutaj to kładziemy. Tu, o raczej, no. Nie tak blisko ognia. Dobra? Nie musisz wszystkich naraz, spokojnie, Wadziu. Ale świetnie ci idzie. Matylda! Super pomoc, dzięki, Wadziuś. No to gitara. Dołożyć? Nie, zobacz. Nie możemy tam przegiąć za bardzo. Zaraz będzie znowu kipiało, wiesz, teraz. No, patrz, zaraz. Będzie kipiało, to trochę rozgonimy to drewno, dobra? Obserwujesz? Matylda, kanapka jeszcze jest na tobie. Trochę za mocno, ale dobra, już mi się nie chce ruszać teraz. Dzieciaki się bawią w ogródku. O, w pewnym sensie można powiedzieć, że skaczą po grobach. Tak, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. Takie kwaterki tutaj mamy. Barbara wraca z łyżką. Z chochlo. A ja tu chciałem wam pokazać, jak wygląda obecnie grochówka. Że co jest? W ogródku i ja się bawię, że ten, kto pierwszy przejdzie, to całe, tylko że każdy zawsze spada i jeszcze nikt nigdy nie wygrał. No, słyszę, jak się tam dobrze bawicie. Ja myślę, że dzieciom to już można było. To jest miękkie już. Nie, no jest, to jest w ogóle idealne, przed chwilą spróbowałem, ale możemy to jeszcze rozgotować. Ale można dzieciom nałożyć. Tak dla mnie. Mamy tutaj takie miski chyba, nie? No to na tych miskach. Papierowa? Tak, ale powinni to chyba wytrzymać, nie? No wytrzymają, tak. No i fajnie, że nie plastikowe, bo to się ciężko patrzy na to. Nie, to nawet można spalić przecież później. I... To też, tak. Ale no lepiej wyglądają te też papierowe. To no to Wekrzyn zawsze kupuję, jak jestem. No i dobrze. No teraz to tam bombluje. Ależ to wygląda! Wygląda, ja przed chwilą spróbowałem, to jest... Tak? To jest przepetarda po prostu. Chyba lepszej nie, ale... Coś tam. No. Jest idealnie doprawiona.
Może nie wali im za dużo, żeby nie zmarnowały tego. Bo one to... Wybredne są, wiesz o tym, nie? Niech najpierw spróbują i wtedy będziemy... Ja to dojem, po prostu sobie nie nakładam teraz. Ale gęsta jest praktycznie jak... nie jak zupa, tylko... No gulasz taki, no. Git. Dobra, to przykrywam to, no nie? Tak. Teraz się tu jeszcze... Spokojnie rozgotowywać. A to właśnie przed chwilą, jak tutaj przemieszałem, to dopiero przed chwilą czuć było, że ten groch puścił. I taką breję z dołu, wiesz, wyciągnąłem. Także wreszcie się zrobiła, nie? Ale ogólnie... No, tak. No, próbuj. Nie trzeba pieprzu dodać? Albo soli? Pieprzu ewentualnie tak, soli na pewno nie. Dobra. Pycha, no, naprawdę. Super. Oczywiście w domu jakby się to robiło, no, to można by było bardziej przesmażyć po prostu ten boczek i tą kiełbasę. Takie bardziej, wiesz, skwarkowe z tego zrobić. Ale to jest tak dobre teraz, ale... to się rozpływa w ustach, samo się rozpada. O panie. No cebuli też nie pożałowałam, widziałam. I to też pewnie zrobiło tą robotę. Ale nie? Być może tak. Tak, tej cebuli dobrze, że było dużo. Bardzo dużo. To ona mogła też tutaj dużo dać. Wiesz, bo ja tych warzyw miałam dużo i dlatego cebulę jakoś tak z rozpędu wzięłam dwie. Później jak zobaczyłam ten garnek, pomyślałam, że trochę chyba przesadziłam, ale... No ale już wpadło do garania. Ale... Pycham, moc. Nie? No to weź im to odstaw tutaj. Niech im to ostygnie. Zaraz im tu przyszykujemy. Czekaj, tutaj dwa, czy tutaj dwa? O. Chyba tutaj, co? Raz, dwa. I tutaj trzecie, nie? Tą kanapkę to im stąd zabiorę. A w sumie z tą kanapką to też by mogły sobie zjeść. I trzecia łyżka, tak? Nie, już są trzy tu. Dobra. Bo przyjechałam z domu te, co były. Oj, bardzo dobrze. No, no ja to tam trzy zjadłabym sobie. No to jest, ja to tu jeszcze mam chyba trochę kawy. To sobie dopiję tą kawę. Chodźcie spróbować zupki. Trzeba dmuchać. Ale poczekajcie, bo jest gorąca jeszcze. Chyba, że będziesz sobie dmuchała. Chcę wiedzieć, ile zjeść, ale chcę się mogła dojeść. Spróbuj najpierw, podmuchaj. Zobacz, jaki dobry smak. Tylko włosami tam Matyldzie nie wkładaj do miski. Usiądź sobie. Znaczy nie, możesz się stać, czy to będziecie pewni. Matylda, potem coś się tak wozniemy. No. Smacznego. Dziękujemy. Spróbuj. Wiesz, jak jest coś? No ja przed chwilą odpróbowałam. Ty to w ogóle jest spoko. Ja tu sobie... Zaraz jeszcze kawkę podgrzeję. No właśnie, jesteśmy ciekawi. No i? Nie wiem. Ziemniaki są dobre, jeszcze to. A nie wolelibyście, jakby były takie ziemniaki aż rozwalające się? No zaraz takie bardzo. No. Jak? Weź sobie, Wadzio, przemieszaj, wiesz, żeby ci szybciej wystygło. Smakuje wam? No. No to cieszy bardzo. Mogę tam usiąść? No, bo tutaj słońce ci świeci mocno. To raz, że miałem super pomysł, a dwa, że widać, że naprawdę umiem gotować. Jak co wymyślę, to po prostu jem. Czy gotuję i jem. Uwaga, dzieciaki, spójrzcie. O, pięknie, super. Ale patrzymy wszyscy, hej. Ekstra. Jestem zaskoczona. Fajnie. Superowo. Mi się tutaj zaraz... Ale to się podgrzewa? No. Się prędzej kubek podgrzeje niż to. Niż co? Niż kawa. No i... Ła. Podtrzymuj to bardziej. Może. Pionki? To tylko jeżeli byście wszystko zjedli z tych kawek. Okej. To na pewno dla pionek się zrobi wszystko. Mama, jak nabierzesz na łyżkę zupę, no, potem noc,
nad miską, no to potem ci się nagrzeje na łyżce zupa. Tak, poczekaj, nie paruje im z tych... No, możecie spojrzeć teraz tutaj na mnie. O, ekstra, ale foteczki będą piękne. Czadowo. Nie, no od tego macie stół, żeby sobie to położyć, no. Takie jedzenie jakby, wiesz, jakby stołu nie było. Nie było na czym zjeść. Tylko ten boczek jest twardy. Żartujesz? Się rozpada w ustach. Co tam, Webster? No, super. Ważny komunikat. Ja jeszcze chwilę poczekam. No. Jeszcze to patrzę, czy nie ma więcej grzybów. Jak widzieliście w poprzednim filmie, sporo maślaków tutaj znaleźliśmy. W zeszłym roku już też były. No ale mamy tu już w sumie las za dołem, więc nie ma się co dziwić. Tu w ogóle zobaczcie, już taki mech się wkrada, taki leśny. No, tu też mieliśmy maślaka, niestety już się skończył. Jak? Smakowało? Ja sobie muszę nałożyć, bo już to nie wytrzymam. To nakładaj. Ja tu mam kawkę jeszcze. Ale akurat teraz, jak sobie tak popyrka z godziny jeszcze, to się tam pięknie wszystko rozpadnie. O, za mocno nawet, kurde, bąbluje. Mamo, ona jest taka gęsta. No. Taka jak powinna być, nie? Masz zdjęcie zrobić. Czekaj. Mhm. Ach, kto wyglądał? Miodzio. Tak stałam za tym słupem, to nie było dobrze. O tym... tym słońcu mówisz? Jak tam, Wetson? To pięknie. No Matyśka to do końca nie może zjeść, nigdy. Matyśka! No chodź, zjedz to do końca! Przecież tak malutko mieliście, chodź, póki to jest ciepłe, Matyśka. O, tutaj na dołu to oprócz pietruszki, pomidorów i orzechów z naszego ogrodu, to jeszcze mamy maślaki. Maślaki, no właśnie. Zjadaj, zjadaj, Matyśka. No co? Jedna łyżka ci została. No to właśnie. I zawsze musi wrócić. Zawsze trzeba ją zawołać. I tak dalej. Trzy łyżki. No. Jak rozłożyłaś na trzy, to pewnie. Dopieprzyłam sobie. Mhm. Tym ognistym to może, pietrzem to może tam by trzeba było dorzucić tego pieprzu. To zaraz to zrobię, no. Niech to się już tam roznosi, nie? Taki tu mam pieprz ognisty. No tą dużą, tak? No zmieniłem specjalnie, ale spoko. Jak tam? Jak uważasz? To ja podnoszę, ty wsypujesz. To leci? Już? Dobra, dobra, dobra. No, może żeby nie przegiąć. To jest ten ognisty. To wiesz. Nie w kipierdzie. Dobra. Smakuje ci? Też próbowałem, Władek. Też mi smakuje. Dobra, wracam tu do zajęć.
Zgasło? No zgasło, Badek sobie zażyczył, żeby tutaj napalić mocniej. To no, ale ty albo jedno, albo drugie. Ja będę sobie tym palił. Czym? Nie, Wadzio. Czekaj, Wadzio, nie, się rozpali pięknie. Tu, teraz tym, to sobie wszyscy brudzicie, no. I spodnie, nie, wszystko to jest i tłuste, i w tym... Mamo, i dobrze, że nie kupiłaś... Tali będziecie brudne. Mamo, i dobrze, no. Że kupiłaś właśnie takie, bo kiedyś... Bo innych nie było. Kiedyś było coś takiego, że kupiłaś w różnych kształtach i one się tak rozpadały. No bo te są niby takie na grilla właśnie, ale... Zobaczymy. Jeszcze na grilla były jakieś takie pomarańczowe z białymi. To były na Halloween, no. Ale Halloween, na Halloween to te były fajne, no. No po Halloween ostatnio mieliśmy pianki, czy na poprzednie? Na poprzednie... Nie, na... Nie było teraz chyba pianek. Nie było pianek, ale na dzień... Na... No, coś musimy na to Halloween wymyślić. No. Ja idę z czwartą. A, i z czwartą? No. Że już zobaczymy. W różnych sklepach już są ozdoby Halloweenowe. Ja wam sam o tym mówię. Przyjdzie czas, jeszcze za wcześnie. W zeszłym roku, w dzień Halloweena, w sensie w ten konkretny tak, dzień... Tak, było najwięcej. Było najwięcej wyprzedaży. Wszystko się za pół darmo kupowało. No, będziemy mogli chodzić z Matyldą. No nie, sama nie będziesz mogła chodzić z Matyldą. Ja chcę z Matyldą, żeby ona chociaż nie. Z nami chodziła. Matylda też po nocy nie będzie chodziła sama, tylko ewentualnie po południu. Nie wiem, zobaczymy jakoś to się też okay. Dogadamy. Dobra. To miało być tylko tak napalone, tak? No żeby było ciepło, no po prostu no to nie chodziło. Teraz jest napalone. A, ty dopiero ciepło. Teraz będziesz jadł, bo nie jadłeś wcześniej tak naprawdę. No, ja bym jakiś chciał taki patytek żeby sobie napalać. Muszę napalać, żeby sobie grzać pianki, tak? O, się robi fajnie teraz. Klarunia, tu mnie puść, nie wycieraj się. Jest tak sens palić dużo? Nie, tyle, wystarczy. No bo żeby to się później tutaj nie paliło, tak, wiesz, tak, my tak. Pójdziemy, a to trzeba będzie przy tym siedzieć. Trochę, żeby się rozgrzało, bo jest mi to już jest zimno i... No to teraz mamy się tu stoi. No to spożywaj. To już druga Micha, mówisz? Co? To już druga Micha. Tak, no, ale pycha jest, naprawdę, superowa. Ona jutro będzie jeszcze lepsza? No. Jak się tak mocno to wszystko porozpada, nie? Ale bomba. No dzisiaj to mam... Jak ja nie przytyję 2 kilo po tym weekendzie, to... No ale ja w sumie to jestem, muszę powiedzieć, dumna, bo ja nigdy nie robiłam grochówki. I robiłam całkowicie na czuja. W sumie to tu chyba jeszcze powinno się wrzucić wędzone żeberka, żeby to... Więcej tego wędzonego, nie? Ale... Ja to już i tak jestem. I tak mi smakowało też, no. Zajadany. Bardzo. No, powiem ci, że mój telefon lepiej sobie radzi w takich ciemnych sytuacjach. No masz na tym szerokim? Tak. To na ten środkowy weź. No, widzisz? Lepiej, nie? No, lepiej trochę rzeczywiście. No, aż miło popatrzeć, jak zjadacie. No. Tylko dużo tego mamy. No i bardzo dobrze. Dla mojej wagi niekoniecznie, ale ogólnie można to właśnie przełknąć. Bo jest tak dobre. No dobra, jest dobre. Tam jest jeszcze jedna kanapka do zjedzenia. Właśnie tak, miałam zobaczyć, miałam pokazać, jak się ładnie... Oczywiście będziemy odejść od tego. Robić pianeczki. Tu mamy piękne Klara, białe pianki, jak przepis. To pianki. No nie wiem, czy tam coś jest jeszcze. Mamo, a wiesz, jakbyśmy tak? Włożyli piankę do mikrofalówki o taką malutką, to ona by się zrobiła ogromna. Tak? No. A nie próbowaliśmy tego kiedyś? I że to nie wyszło? Dziecię Paulina mówiła. Pianki w czekoladzie? Tak, no można je... A możemy to zrobić na przykład na widelcu? No tak, ale jak tam dostawisz? No to trzeba tylko tak zbliżyć tym widelcem. Nie ma opcji. Dobra, dajcie mi jeden widelec. Trzeba coś na próbę. Mamo, i zobacz, jakbyś kupiła... Ale ja to zrobię. W takim kształcie to są niedobre. One są tylko do jedzenia, a tak na ognisko też mogą być, ale lepsze są właśnie te. Daj, otwarza. Tylko nie rozerwij tak całego, potrzymaj telefon. Widziałaś tą dziewczynę, jak się otwiera? Tak, wy otwieracie, to jest rozwalone tak, że wypada wszystko z tego. Pokaż, jak pachną. Kpilunia. Powiedziałaś, że mam dać powąchać. No to proszę, powąchać, powąchałaś po robocie. Proszę bardzo. Nie, jeszcze będę jadła. Pyszne. O, mama, jak...
się podgrzeć, tak? Tak. Może by się tak roztapiała. A my tutaj mamy te metalowe kilki jeszcze gdzieś? Nie wiem. No zaraz, zaraz mogę je znaleźć, trzeba je wyczyścić dopiero. O ile my ich nigdzie nie wynosiliśmy. Nie wiem, czy my ich nie wywoziliśmy. Na pewniska, tak. Bo wiem, że gdzieś tam na blachowni miałem schowane ze dwa albo ze trzy. Pokaż. O, mam chyba już. I właśnie takie mega mocne. Później, bo tu się wszyscy nie zmieścimy. Mogę ja też sobie tego zrobić? Ja ci zrobię, bo to gorące jest, to tak trzyma z bliska. Ale to są jeszcze takie duże wykołaczki. No, ale to chyba niewiele nam pomoże. A jest jeszcze jedna? Jest, tutaj. To daję jeszcze dwie. Ale dobre! A nie są? Nie, to zrobimy inaczej. Wiemy, co zrobimy. Dobre. Trzymaj to. Dla nas będzie. To ja już ja trzecią mikę, jakby co na dla mnie to będzie. No. Możecie mi pomóc? Potrzymaj to. Potrzymaj to. Dzięki. Jak? To szukać tych metalowych, czy nie? Dajcie jeszcze jeden. Mam. Ale już są miękkie? One się tak rozpuszczają jak... Nie wiem. Ale będzie ciepły? Kiedyś na tym, na Balencinie. Tak, ale ja nie widzę w tym w ogóle sensu, ale jak im smakuje, to pewnie. Możesz to... Tak, jak trochę jak bez smakuje, no. Tylko to gorąco będzie, jak będziesz tak trzymać, to się miej świadomość. Ja takie rzeczy się robiło. I tak bardzo to nie przypala. Nie, ci nie przypala, chcę to podgrzać. Albo dobre. Przydała taka. Już! Jeszcze nie. Dobry. A wiesz co, ja to tą zupę, bo sobie trzeci nalałem. To ja ją raczej stąd zabiorę, bo ona tu nie wystygnie szybko. Tu jest stanowisko do stygnięcia. Mamo, przełóżę tak jak wcześniej, tylko ja bym chciała dalej sobie. To co, potrzymaj na dobrze. No ja. Poczekajcie chwilę. Mama w sposób genialny. Mamo, mogę zdjąć kamizelkę po swojej rynie? Nie ma więcej. Tylko to były, Miniu? Tak, tylko to widziałam. O kurde, ja chcę tam. No ale ja też chcę tam. To ja tam tą drugą. Pierwszą Matylda i Władek dostanie, bo byli pierwsi. Znaczy, bo ty już dostałaś jedna. Ale oni trzymają? Ale ty dostałaś pierwsza, Klara, tak, zrozum. Nie wszystko naraz, dobra? Mamy dwa patyki, dwa stroje. Możesz się odsunąć, nie będziecie palić. Dobra. O, ten widelec i go odłóż na miejsce. Woda, kran, wiesz, odkręcanie, zakręcanie, leci. Ale wygląda fajnie. Tata niech zdjęcie zrobi. No, coś tam chyba będzie widać, no. I spróbuj, Wadzio. Że patyk z wodą, dopiero Klara dostanie. No to z drugiej strony spróbuj. Dobra. No. Chyba ta była najbardziej przypieczona i jeszcze w co, za gorące? Za gorące? Mhm. Matylda, ja mam takie złączenie. I ja zbieram sobie razem.
zdrowe. Dobre? Mi jeszcze to trochę pomaga. I zazwyczaj to te pierwsze są bardziej te pieczone. No. To była prawda. Staliśmy sami z Władkiem. Władek tu się jara podpalaniem i gaszeniem, potyka. Jeszcze zobaczymy, no, jak on się sprawdza, jak jest namoczony. Dobra, zobaczymy, tak, sprawdzaj teraz, jak on się sprawdza, jak jest namoczony, no. Jak on się sprawdza? No jak jeszcze jest, nie. Jak jest namoczony? No i? No jeszcze nie. 4 miski tej zupy zjadłem i powiem wam, że nie pogardziłbym piątą, ale chyba bym pękł. No, widziałeś? Szybko się tam suszy to wszystko, nie? W tym żarze, jak tam włożysz do środka, to człowiek. Tam jest masakra. Ten kubek. Kubek to już się dawno, widzisz? Przestał istnieć. W ogóle ten kubek. Znaczy nie kubek, tylko talerz, tak? Zwłaszcza, że był papierowy. Co tu ugryził? A, tu cię kanapeczka kusi, co? Kanapeczka bardzo mi przykro. Kusi. Bardzo mi przykro ugryził. Ej, ziomuś, ty weź mi przypomnij, żebyśmy jutro... nie, dzisiaj. Musimy mu sypnąć chrupek, bo tam mu się chyba skończyły, wiesz? Babcia mu, widziałem, wody dolała, ale my mu musimy sypnąć chrupek. Jak będziemy szli do domu, dobra? Alright? O, czekaj, czekaj, ja tutaj. A, to są gumy orbite. Są tu jeszcze? Są, dobra. To zostawiamy. Ile tu mamy stopni? 15 stopni. Także jest całkiem, całkiem spoko. No, ale to jest tutaj pod wiatą, więc... Gdzieś tam w ogrodzie pewnie jest chłodniej. No, co tam? Widziałeś? O, widzę. Masakra. Ale czad. Jak się sprawdza taki mokry? Mokry się dobrze. A? Dobrze. Dobra.